witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest bardzo kolorowa, ciekawa i łagodna rybka akwariowa Świecik Kongijski Phenacogrammus interruptus. Świeciki Kongijskie świecą wszystkimi kolorami tęczy i mogą stanowić wspaniały dodatek do każdego akwarium. To jeden z najpiękniejszych gatunków wśród afrykańskich kosociowatych. Ciało mieni się wszystkimi kolorami tęczy, a szerokie plecy pięknie rozwijają się podczas poruszania. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Świeciki kongijskie pochodzą z Afryki, zamieszkują niewielkie lesne strumienie i zbiorniki wodne w lasach deszczowych górnego i środkowego dorzecia rzeki Kongo. Zamieszkują tzw. czarne wody o powolnym nurcie. Duża ilość drzew zapewnia stały cień nad wodą, na której gromadzi się wiele odpadłych liści i gałęzi. Nasycając wodę garnikami, to nadaje jej żółto-brązowy kolor i tworzy łagodne, lekko kwaśne środowisko. Po raz pierwszy gatunek został opisany Bolgerem w 1899 roku. Świeciki kongijskie to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6 osobników. Świeciki w sklepach zoologicznych zazwyczaj sprzedawane są w dość niejakim szarym kolorze. Jednak gdy już zadomują się w akwarium i zaczną dojrzewać, zaczynają wykazywać imponujące ubarwienie. Duża lawica tych ryb jest szczególnie spektakularna, szczególnie w naturalnym świecie. Warto zaznaczyć, że w większej grupie rybki nie tylko prezentują się ciekawe, ale także pokazują bardzo naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 160 litrów. Samce dorastają do 9 cm, a samiczki do 6 cm. Płodność osiągają w wieku od 9 do 11 miesięcy, żyją od 4 do 5 lat. Świeciki kongijskie mają owalne, splaszczone po bokach ciało, żółto-pomarańczową pręgą biegnącą wzdłuż linii bocznej, głowa z dużymi oczami, plecy przezroczyste z czerwono-pomarańczowym zabarwieniem i obrzeżone na biało. Płetwa tłuszczowa mała, a grzbietowa wydłużona. U samców płetwa ogonowa w środkowej części jest wydłużona. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest łatwe. Samce są większe i jaskrawsze. Ponadto u samców środkowe promienie płetwy ogonowe wydłużone, a płetwa grzbietowa i odbytowa wieloniasta. Świeciki w swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Tylne i boczne ścianki zbiorników powinny być obficie obsadzone roślinnością. W akwarium powinny znajdować się korzenie, gałęzie i rośliny pływające. Światło powinno być rozproszone, ponieważ świeciki nie lubią jasnego światła. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-28, pH od 6 do 7,5, pH od 6 do 18. Warto zaznaczyć, że świeciki bardzo płochliwe i lubią wyskakiwać z wody. Właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą. W naturalnym środowisku świeciki odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami z zooplanktonem glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego, które mają spory udział w diecie. W diecie powinny się znajdować spirulina, sparzone liście, salaty, szpinaku, mniszki itd. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne i roślinne, gwarantujące dobrą kondycję, intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi, suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Świeciki kongijskie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz ze skalarami, byszczykami, kieryskami, żyworodkami i labiryntowymi.
Nie poleca się natomiast trzymać wraz z welonkami, z rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami z jezior Malawy i Tanganyika. Rozmnożenie. Rozmnożenie świecików nie należy do łatwych. Trzeba wybrać najbardziej aktywnych i wybarwionych samców i największych samiczek. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 40 litrów. Na dno umieszczamy siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Oświetlenie powinno być słabe. Temperatura trzeba podnieść o 2-3 stopnie. Woda powinna być miękka i kwaśna. Parametry wody. Temperatura 25-28, pH od 6 do 6,5, pH od 2 do 3. Wodę przygotowujemy w proporcjach 3 do 1, 3 razy po filtrze obróconego osmozy do 1 z akwarium. Dodajemy na paszyszek olchowych tak, żeby woda miała kolor jasny herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna jest racja ogrzewania wody. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy, trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 1 samiec na 2 samiczki. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy pływające roślinki tak, żeby część zbiornika została wolna. Rodziców wieczorem przynosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się na świecie następnego dnia, ale też może się opóźnić o jakieś 2-3 dni. Podczas tarla jedna samica składa od 200 do 300 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, zlewamy do 50% wody i dolewamy świeżą o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno niebieskie oczy. Akwarium z ikrą przykrywamy, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje na 5-6 dzień, a na rybek zaczyna pływać za 2-3 dni. Jak na rybek zacznie pływać, do zbiornika wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki na rybku. Tym samym czyszczą wodę. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla rybków był dostępny przez cały czas w małych ilościach. Jak na rybek podrośnie, powoli przechodzimy na artenie. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.